chcemy poświęcić najnowszej publikacji Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wydanej wspólnie z Instytutem Gość Media, czyli po prostu gościem niedzielnym. Okoliczność, która spowodowała, że ta publikacja jest po raz pierwszy prezentowana właśnie dzisiaj, jest szczególna. Mamy dzisiaj 16 października, czyli 37. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. To jest okoliczność pierwsza, która czyni tę datę promocji książki jako nieprzypadkową. Okoliczność druga jest taka oto, że Katowicki Oddział, jak i cały Instytut obchodzą w tych dniach 15-lecie swojej działalności. I okoliczność trzecia jest taka, że książka, którą chcemy Państwu dzisiaj zaprezentować pod tytułem Akcza nie był sam, wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II. Otóż ta książka to swego rodzaju, przepraszam za to zapożyczenie, kropka nad i, w jednym z najważniejszych śledztw, jakie prowadziła Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, oddziałowa komisja w Katowicach. Kropka nad i, ponieważ i pewnego rodzaju, śmiem to powiedzieć, precedens, bo oto chyba po raz pierwszy otrzymują Państwo w formie książkowej, poszerzonej o historyczny komentarz, dokument prokuratora, uzasadnienie do postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie udziału komunistycznych służb specjalnych w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzeniu zamachu na Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981. Proszę Państwa, jest mi niezwykle miło przedstawić Państwu grono osób, które w największym stopniu przyczyniło się do powstania tej książki. Zarazem grono osób, które po prostu w tym śledztwie uczestniczyło i prowadziło. Witam bardzo serdecznie panią prokurator Ewę Koj, naczelniczkę Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Witam bardzo serdecznie pana prokuratora Michała Skwarę, prokuratora tejże komisji i prokuratora, który prowadził śledztwo, które tu będzie dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. I witam bardzo serdecznie pana doktora Andrzeja Grajewskiego, znanego, jak sądzę Państwu, w tym gronie redaktora Gościa Niedzielnego, publicystę, ale przede wszystkim historyka i znakomitego znawcę problematyki, o której tu będziemy dzisiaj mówić. Państwo pozwolą, że ja w tej chwili sobie usiądę i spróbuję przekazać głos i poprosić o wypowiedzi naszych gości. Chciałbym najpierw poprosić panią naczelnik Ewę Koj o przedstawienie okoliczności, w których zapadła decyzja o podjęciu śledztwa w sprawie zamachu na Jana Pawła II. To nie była taka oczywista decyzja, przynajmniej dla wielu osób obserwujących nawet działalność Instytutu z bliska, wydawała się wówczas co najmniej kontrowersyjna, dla wielu zupełnie zbędna. Dziś, śmiem twierdzić, ci wszyscy krytycy, wręcz malkontenci, zamilkli. Moment ogłoszenia decyzji o umorzeniu śledztwa wraz z obszernym uzasadnieniem tej decyzji właściwie nie wzbudził żadnych kontrowersji, ani nawet głosów krytycznych, ale to jeszcze jest trochę na inną rozmowę. Dlaczego, kiedy, kto i z jakich powodów
w jakich okolicznościach i co zdecydowało o podjęciu tego właśnie śledztwa, pani prokurator. Witam państwa. Właściwie pierwszy raz mam okazję powiedzieć o kulisach wszczęcia śledztwa w sprawie papieskiej. Chciałabym przede wszystkim powiedzieć, że katowicki IPN ma to szczęście, że od samego początku pracują w nim prokuratorzy kreatywni. Nie mogę tu nie odnieść się do decyzji ówczesnego członka Rady IPN-u, doktora Grajewskiego, który miał duży wpływ na to, kto w katowickim IPN-ie był zatrudniany. Ci kreatywni prokuratorzy mieli okazję przeprowadzić śledztwo w sprawie stanu wojennego, mimo że Katowice nie powinny być właściwe, śledztwo gibraltarskie, wreszcie śledztwo papieskie. Żadno z tych śledztw nie powinno być prowadzone w oddziałowej komisji w Katowicach, bo nawet jeśli było popełnione za granicą, to generalnie właściwa powinna być Komisja Warszawska. Tak się nie stało. Kreatywni prokuratorzy w rocznicę pierwszą śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, przy kolejnej naradzie, po śledzeniu informacji z przesłuchań w Komisji Mitrochina, gdzie na stronach internetowych pojawiały się informacje o zeznaniach prowadzących wówczas śledztwo Martelli i Imposimato przed Komisją Mitrochina, którzy w swoich zeznaniach przed Komisją Parlamentarną ujawniali te swoje wątpliwości co do udziału służb komunistycznych w zamachu na Jana Pawła II, mimo umorzenia tych śledztw przeciwko Bułgarom, powodowały, że wydawało nam się, że państwo polskie nie zrobiło nic, żeby wyjaśnić kulisy zamachu na Jana Pawła II. Pytanie pierwsze, jakie żeśmy sobie zadali wówczas, to czy Karol Wojtyła był do końca swojego życia obywatelem Polski, bo tylko wtedy mogliśmy podjąć działania, które pozwoliły nam na prowadzenie sprawy dotyczącej przestępstwa popełnionego poza granicami państwa naszego i w stosunku tylko wtedy, kiedy Jan Paweł II byłby naszym obywatelem. Z Wojewódzkiego Urzędu Małopolskiego otrzymaliśmy informację, że Karol Wojtyła nigdy nie utracił obywatelstwa polskiego, ale to jeszcze za mało, bo przecież są przepisy związane z obywatelstwem państwa watykańskiego. Tutaj pomocny nam był z kolei kolega z pionu z BEP-u, z historyk, naczelnik Dziurok, który mówi, musicie się zwrócić do specjalisty w tym zakresie, do profesora Sobańskiego. Profesor Sobański w trybie pilnym napisał nam opinię, z której wynikało, że od 16 października 1978 roku do swojej śmierci Karol Wojtyła był zarówno obywatelem Watykanu, jak i obywatelem państwa polskiego. To pozwoliło nam na kontynuowanie tych przygotowań, bo to ciągle nie jest śledztwo. To jest pomysł na prowadzenie śledztwa. Jeszcze nie wiemy jak, bo jesteśmy w Katowicach, mamy pomysł, dostrzegamy problem, że nikt nic w tym zakresie nie zrobił. Widzimy możliwość prowadzenia śledztwa w Polsce. Gromadzimy materiały. W tym samym czasie profesor Kulesza, dyrektor głównej komisji, również po tych informacjach dostających się z Komisji Parlamentarnej Mitrochina, że w aktach Stasi odnaleziono materiały, które świadczą o udziałach rosyjskich, bułgarskich służb w przygotowaniu zamachu na papieża, zwrócił się do pełnomocnika do spraw materiałów Służby Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i otrzymaliśmy kilkadziesiąt stron tych materiałów, które udało się pozyskać, które nie uległy zniszczeniu. I te materiały zostały przesłane profesorowi Kuleszy z komentarzem, że tam nie ma śladu, żeby dowodów na to, że za zamachem stały służby rosyjskie i bułgarskie. Te materiały, ponieważ przygotowywaliśmy się do wszczęcia śledztwa, w końcu do nas trafiły. Ale dlaczego? Moim zdaniem kluczowym momentem było powołanie na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 9 grudnia 2005 roku profesora Janusza Kurtyki. Bez niego śledztwo by to nie ruszyło. To jego decyzyjność, świadomość tego, że coś jest przygotowywane w komisji w Katowicach, że są materiały Stasi, które leżą u profesora Kuleszy. Wreszcie kontakt sędziego Imposimato, który koniecznie chciał przyjechać do Polski i powiedzieć o swoich wątpliwościach związanych z zakończeniem śledztw włoskich i ciągle otwartej kwestii związanej z niewyjaśnieniem mocodawców zamachu. To spowodowało, że wszystkie materiały, to zarówno te dokumenty Stasi, to co do tej pory zrobiliśmy na własną rękę,
trafiły do komisji w Katowicach z sugestią, że należy podjąć działania zmierzające do ustalenia, czy śledztwo w sprawie wszcząć należy, czy nie. Chciałabym jeszcze tutaj przypomnieć naszego kolegę, który już z nami nie pracuje, Przemysława Piątka, który w pierwszej fazie tego postępowania wyjaśniającego, które prowadziliśmy praktycznie przez rok, no, miał wielki udział. Sprawa, tak jak powiedziałam, no, została skierowana na właściwe tory po tym, jak prezes Kurtyka no, po prostu sprawił, że te materiały znalazły się u nas. Wówczas śledztwo, materiały, które żeśmy zebrali, objął prokurator Michał Skwara. W marcu spotkał się z sędzią Imposimato. Nie mógł go przesłuchiwać, bo sędzia Imposimato twierdził, że są ku temu ważkie przeszkody. Natomiast mógł porozmawiać z nim sędzia Imposimato. Wówczas dołączył nam protokoły, kopie protokołów z przesłuchań sędziego Martelli, swoje przed Komisją Parlamentarną, akt Mich Trochina. Komisja ta zakończyła swoje prace 13 marca 2006 roku i właściwie te wnioski nie są jednoznaczne. Bo z jednej strony są wątpliwości, kto stał za zamachem, ale nigdy w sposób kategoryczny nie zostało to w tym raporcie końcowym powiedziane. Po ocenie tego materiału już nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że śledztwo w tej sprawie musi być wszczęte. Co też zostało uczynione w kwietniu 2006 roku. Prokurator Michał Skwara wszczął śledztwo i podjął trud zmierzenia się z ogromem materiałów, które dostaliśmy z Włoch, z ogarnięciem polskich archiwów, gdzie badaliśmy, jaki udział w zamachu, w dezinformacji, w przygotowaniach mogły mieć PRL-owskie służby. Myślę, że choć to śledztwo trwało kilka lat, to nie był to czas zmarnowany, bo dzięki temu wysiłkowi, tej pracy, nie tylko polegającej na gromadzeniu materiału, ale na wyciąganiu wniosku i przygotowaniu samej decyzji, która, jak Państwo będziecie mogli się przekonać, jest olbrzymim materiałem, pozwoliła na, tak jak powiedział przed chwilą dyrektor, postawienie kropki nad i. I myślę, że dzisiaj w śledztwach historycznych tylko jakaś taka determinacja i poczucie tego, że mamy obowiązek wyjaśnienia rzeczy, których do tej pory nie wyjaśniono, sprawia, że doczekaliśmy się takiej publikacji. Dziękuję. Dziękuję pani prokurator. Chciałbym prosić teraz o zabranie głosu głównego autora i prowadzącego śledztwo, pana prokuratora Michała Skwara. Na ogół uważa się, że śledztwo powinno zakończyć się aktem oskarżenia, w najlepszym jeszcze razie skazaniem kogoś, kogo ustalono w toku śledztwa jako sprawcę przestępstwa. W tym przypadku to się nie stało. Śledztwo zakończyło się postanowieniem o jego umorzeniu. A mimo to, w całej rozciągłości pod taką tezą się podpisuje, uważamy w Instytucie, że ono zakończyło się sukcesem. Nie obawiam się tego słowa, bo w jego trakcie, inaczej niż to zwykle mówimy, wydawało się, że o zamachu na Jana Pawła II wiemy wszystko, a czego nie wiemy, to się domyślamy, czyli i tak wiemy. Nie jest to niestety rozsądny sposób myślenia, dlatego chciałbym zapytać pana prokuratora, co dzięki temu śledztwu, dzięki analizie tej przeogromnej liczbie dokumentów, do których udało się dotrzeć dzięki prowadzonemu śledztwu, co dzisiaj wiemy więcej o zamachu, co wiemy, a czego nie wiedzieliśmy dotąd, czyli do chwili podjęcia tego śledztwa. Witam Państwa. To jest oczywiście kluczowe pytanie. Ja na to pytanie odpowiem, ale muszę zacząć od tak zwanego materiału wyjściowego. To znaczy, gdybyśmy, Pani Naczelnik wspomniała o materiałach Stasi, które wpłynęły do Polski w 2006 roku, i o wizycie sędziego Imposimato, który dołączył protokoły z przesłuchań przed Parlamentarną Komisją Śledczą, swoje protokoły i sędziego Martelli. I powiem tak, że to był pierwszy
ważny materiał, który w ogóle pozwolił na ustawienie tej sprawy w jakimś rozsądnym położeniu, dlatego że gdyby nie było materiału Stasi, gdyby nie było protokołów, które przybył sędzia Imposimato, to w ogóle o zamachu tak naprawdę nie wiedzielibyśmy nic. Jak ten temat zaczął się pojawiać w takich rozmowach kularowych w komisji, to moja próba dotarcia do jakiejś publikacji, która miałaby charakter obiektywny, albo zbliżony obiektywnego, albo w ogóle byłaby sensowna z punktu widzenia tego, co ustaliłem później już, no to takiej publikacji na rynku polskim prawie że nie było. Trzeba było się odwoływać do publikacji, które są nieomalże źródłami, czyli do publikacji Crowley Sterling z 1981, 1983 i 1985 roku. Ten materiał wyjściowy, który się pojawił, pozwolił nam na zrobieniu paru założeń. To znaczy, założenie pierwsze było takie, że w okresie po intronizacji do samego zamachu powstał Związek Przestępczy o Charakterze Zbrojnym, który miał na celu dokonanie zabójstwa Jana Pawła II, ale członkowie tego związku nie uchylali się od popełniania innych przestępstw, chociażby takich jak posługiwanie się czy obracanie nabytą nielegalnie bronią palną, amunicją, czy też posługiwanie się podrobionymi dokumentami pozwalającymi na przekraczanie granic. Te ustalenia wyjściowe płynęły z konstatacji, które wynikały z tych materiałów niemieckich i materiałów włoskich, z których wynikało dwie rzeczy podstawowe. To znaczy, po pierwsze, Stasi, począwszy od 1982 roku, uruchomiało nieprawdopodobnie intensywne działania dezinformacyjne, które w moim przekonaniu już wtedy nie miałyby takiej skali, gdyby oskarżenia wymierzone w Bułgarów byłyby tylko czczą gadaniną. To był wielki wysiłek służb, wielki wysiłek całego resortu jednej z najskuteczniejszych służb specjalnych bloku komunistycznego. I druga rzecz, to były te protokoły, o których wspomniałem, w których było wyraźnie powiedziane, że sędziemu Martelli, placówkom dyplomatycznym włoskim, organom wymiaru sprawiedliwości grożono w taki czy inny sposób, listownie, telefonicznie, żeby w taki czy inny sposób wpłynąć na organy sądowe we Włoszech. To była druga przesłanka, która prowadziła do konkluzji, no, że gdyby rzeczywiście chodziło o zwykły proces, jeszcze w kraju demokratycznym, gdzie mamy jakby gwarancję uczciwego procesu, oskarżenia były po prostu oskarżeniami niesprawdzonymi, nie do końca potwierdzonymi. Nikt nie uruchamiałby takiej machiny dezinformacyjnej. Sama dezinformacja nie jest przestępstwem, ale groźby i na przykład wytwarzanie dokumentów z podrobionymi podpisami, to już są przestępstwa. No i tak weszliśmy do tego śledztwa, zaczęliśmy zrobić żmudną pracę nad tym śledztwem. To generalnie było zwracanie się do szczególnie partnerów włoskich, później bułgarskich i niemieckich o materiały, które mogłyby nam rozjaśnić tutaj nieco całą sprawę. Również możliwa praca związana z przeglądaniem archiwów polskich i przesłuchaniami funkcjonariuszy polskich służb specjalnych, czy wojskowych, czy cywilnych, czy tak zwanego pionu czwartego, czyli zajmującego się zwalczaniem Kościoła, czy wywiadu, czyli Departamentu Pierwszego. No, trwało to bardzo długo, 8 lat. Niemniej, można powiedzieć, udział bułgarskich służb specjalnych w zamachu na papieża nie ulega wątpliwości. Jest to też sprzeczne z orzecznictwem sądu włoskiego, no ale trudno, no, można powiedzieć, że każdy organ procesowy ma prawo do swobodnej oceny dowodów i ja taką ocenę przeprowadziłem, taki wyprowadziłem wniosek. Co za tym przemawia? Po pierwsze, wyjaśnienia akczy, które były dyskredytowane na wszelkie możliwe sposoby, zresztą w dokumentacji wewnętrznej Stasi główna linia ataku była taka: zdyskredytować akcze jako wiarygodne źródło dowodowe. Akcza do pewnego stopnia, do pewnego momentu przedstawiał spójne logiczne wyjaśnienia, które obciążały Ajwazowa, Wasiliewa i Antonowa w takim zakresie, że zostali postawieni przed sądem, jednak później już na etapie postępowania sądowego zaczął tę wersję zmieniać. Niemniej i w sędziowie włoscy, i prokuratorze włoscy, a ja również, doszliśmy do przekonania, że nie można blokowo przekreślić wyjaśnień akcji jako źródło dowodowe tylko dlatego, że zmienił w pewnym momencie zdanie. Te wyjaśnienia w bardzo wielu momentach da się potwierdzić chociażby przez zeznania innych osób, które występują w tym procesie. Jest to cała sekwencja obywateli tureckich, które potwierdzają między innymi fakt jego pobytu w Bułgarii przez 2 miesiące w lipcu i w sierpniu 80 roku, które potwierdzają jego liczne podróże do Szwajcarii, do Włoch. I wreszcie kluczowa sprawa, jest to alibi bułgarskie. Akcja obciążył Ajwazowa, Wasiliewa i Antonowa swoimi wyjaśnieniami. Oni przedstawili wersje, które były sprzeczne z wyjaśnieniami akcji. Jednak drobiazgowe postępowanie już na etapie postępowania włoskiego stwierdziło, że to alibi po prostu nie może się utrzymać. W związku z powyższym, przynajmniej w mojej ocenie, sąd powinien przyjąć konkluzję taką, że skoro ktoś przedstawia pewną tezę, a ktoś przedstawia antytezę, i ta antyteza się sypie, no to generalnie należy przyjąć jednak, że było tak, jak to było przedstawione pierwotnie w tezie, czyli skoro nie udało się obalić twierdzeń akcji przez to alibi, to znaczy, że te twierdzenia w tym zakresie są prawdziwe.
Również były te dowody zewnętrzne, to znaczy takie chociażby jak księgi hotelowe czy kwity hotelowe, które potwierdzały niezliczone ilości faktów, które akcja w swych wyjaśnieniach podawał. I to jest jakby pierwszy element. Czyli odchodzimy od dyskredytacji tego źródła dowodowego, czyli od dyskredytacji w światowej opinii publicznej, czy w ogóle w powszechnej świadomości jego wyjaśnień jako nic niewartego materiału. Ten materiał jest bardzo cenny, aczkolwiek trzeba mieć do niego krytyczny stosunek i nie wierzymy we wszystko, co tam jest powiedziane. Wierzymy tylko w to, co da się zweryfikować. A to da się zweryfikować przez inne dowody, że Ajwazow, Wasiliew i Antonow brali udział w zamachu. Następna sprawa to jest kluczowa dla tej sprawy, w ogóle w tej sprawie rzecz. Mianowicie udało nam się pozyskać z Bułgarii, zaryzykuję tezę, że przez nieuwagę być może osób, które się tym zajmowały, materiał, który ma kapitalne znaczenie i jak nie spotkałem się z żadnym atakiem, że to jest niewiarygodne czy wymyślone. Mamy dokument, z którego wynika, że Sergiej Iwanow-Antonow, czyli kierownik biura Balkan Air w Rzymie, był tajnym współpracownikiem wywiadu bułgarskiego, sekretem satrudnik, czyli tajny współpracownik, pseudonim KRUM, numer rejestracyjny 11953. Jest to dokument, który został wymieniony niejako w korespondencji między wywiadem bułgarskim a służbą śledczą bułgarską i tego typu informacja pojawiła się. Chciałem zaznaczyć, że linia obrony Bułgarów przez lata, przez kilkadziesiąt lat była taka. Antonow nie był człowiekiem służb. Antonow nie miał nic wspólnego z służbami specjalnymi. W tej chwili to zostało obalone. Ten dokument, który tak precyzyjnie określa Antonowa jako tajnego współpracownika służb bułgarskich z podaniem numeru rejestracyjnego i z podaniem jego pseudonimu, jest jeszcze potwierdzony innymi dokumentami, które same w sobie może nie byłyby tak ważkie, ale właśnie w zestawieniu z tym dokumentem wyjściowym nie pozostawiają żadnych wątpliwości. I wreszcie kwestia takiego naszego, powiedzmy, podwórka. Bardzo ciekawa rzecz, mianowicie udało nam się odtworzyć w oparciu o zeznania oficerów wywiadu wojskowego PRL tak naprawdę okoliczności wyjazdu ewakuacyjnego Bułgarów z Rzymu po dokonaniu zamachu. Jak wiadomo, jeżeli łapie się zamachowca, to generalnie trzeba powiedzieć, że no jest to w jakimś sensie porażka. I ci, którzy to organizują, muszą zareagować w jakiś sposób. No i generalnie udało nam się odtworzyć, że jeszcze w trakcie trwania swoich misji, jeżeli Wasiliew był atasze wojskowym, Todor Ajwazow był pracownikiem administracyjnym, ci ludzie po prostu uciekli z Rzymu, obawiając się, że być może już na tym etapie akcja już zacznie przedstawiać jakieś dowody przeciwko nim. Śledztwo doprowadziło do tego, że mamy 230 tomów akt. Materiał dowodowy jest zwykle obszerny, więc ja na potrzeby tej dyskusji sygnalizuję tylko podstawowe sprawy. Oczywiście dochodzenie do tej konkluzji o udziale bułgarskim wymaga znacznie więcej elementów, żeby to poskładać razem. I trudno o nich wszystkich mówić. Ja tylko chcę powiedzieć tyle, że zawsze w tej propagandzie, bo inaczej tego nie można określić, która przedstawiała sytuację tak, no jak to, Turcy, Bułgarzy, Rosjanie, w ogóle o czym my mówimy, no. Bułgarski wywiad kontrolował kontrabandę na granicy turecko-bułgarskiej od lat, w tamtych czasach. To był przebyt papierosów, innych broni i różnych innych dóbr. W związku z powyższym, siłą rzeczy, bułgarskie służby specjalne kontrolowały świat przestępczy turecki z tego pogranicza. Tam w materiałach, które pozyskaliśmy, w wyjaśnieniach akcji, w innych dokumentach, no mamy całą plejadę gangsterów tureckich, którzy tak naprawdę są w większym lub mniejszym stopniu albo całkowicie pod kontrolą bułgarską. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie byli pod tą kontrolą, nie mogliby robić interesów. I tak naprawdę cała ta historia sprowadza się do tego, że bułgarski wywiad, przy czym tutaj można powiedzieć, że być może bułgarskie wywiady, dlatego że obecność Wasiliewa, który był atasze wojskowym, wskazywałaby raczej, że to jest pracownik wywiadu wojskowego. Więc moglibyśmy zaryzykować tezę, że wywiady, czy też wywiad szeroko rozumiany jako wywiad bułgarski, skorzystał z usług przedstawicieli tureckiego przysiada przestępczego, żeby dokonać tego zamachu. Oczywiście otwartą pozostaje kwestia, czy Bułgarzy mogli zrobić taką rzecz sami i podjąć decyzję taką sami. No tutaj nie możemy się posunąć dalej, dlatego że no, materiał dowodowy jest taki, jaki jest. I to tutaj na ten temat się będzie wypowiadał pan dr Grajewski za chwilę. Natomiast my prokuratorzy, więc ja, natomiast to jest pytanie, które gdzieś trzeba zawiesić w przestrzeni. Udział Bułgarów nie budzi wątpliwości, materiał dowodowy jest taki, jaki jest. Są zweryfikowane pozytywnie wyjaśnienia akcji, są dokumenty bułgarskie i są dokumenty niemieckie. Jeszcze, żeby nie przedłużać, bo że tak powiem, czas ucieka. Chciałbym się skupić tu na wątku niemieckim przez chwilę. Dlatego, że ja cały czas mówię... Lenerdowskim, tak. Ja do tej pory mówiłem tak naprawdę o tym tak zwanym, w cudzysłowie, pierwszym związku przestępczym o charakterze zbrojnym, czyli tym, który miał doprowadzić do zabójstwa papieża. Ale my prowadziliśmy to śledztwo
w sprawie innego związku przestępczego, który był zawiązany od daty zamachu do daty uniewinnienia Bułgarów w procesie rzymskim, a więc w tym związku przestępczym, tam już nie przypisywaliśmy mu walorów w Związku Radzie Zbrojnym, który miał za zadanie zniszczyć proces włoski, czy zniszczyć proces rzymski. Ja używam słowa zniszczyć, chociaż nie jest język prawniczy, bo takiego słowa użył sędzia Imposimato, że podjęto działania, żeby zniszczyć proces rzymski. To widać w tych materiałach pozyskanych od pełnomocnika do spraw akt Stasi. Widać ogromne zaangażowanie służby NRD-owskiej, które działały na zasadzie pogotowia ratunkowego. Bułgarzy przyjeżdżali do Niemców i mówili, przepraszam, do Niemców wschodnich i mówili: ratujcie, mamy problem, zróbcie wszystko, żeby nam pomóc, żeby ta oszczercza, oni tak to w dokumentach oficjalnych przedstawili, oszczercza propaganda przeciwko narodowi i państwu bułgarskiemu została odepchnięta. I w tym kontekście bezcenne są również zeznania jednego ze świadków, który był przesłuchiwany w toku postępowań włoskich, a którego myśmy potem ponownie przesłuchali na potrzeby tego procesu. Są to zeznania pana pułkownika Bąszaka, który zajmował się właśnie działami dezinformacyjnymi w ramach Stasi. I on jak gdyby uzupełnił tą naszą wiedzę o tych akcjach dezinformacyjnych, w których się mieściły później groźby i podrabianie na przykład podpisów, na przykład akcji na dokumentach, które był taki słynny list, ale to za chwilę w kontekście operacji Eurozja, był taki słynny list akcji do Turkesza, gdzie został podrobiony podpis akcji. Turkesz to jest taki prawicowy działacz turecki, gdzie on miał niby dziękować mu za wsparcie i pomoc ojcowską w kontekście tutaj spraw około zamachowych, żeby skierować tu podejrzenie na turecką prawicę. Więc w każdym razie Günter Bonsza, który złożył zeznania obszerne w tym postępowaniu, potwierdził, że Bułgarzy przyjeżdżali, prosili o pomoc, nawet kularowo mówili, że Antonow to nasz człowiek, chociaż takiego sformułowania już w dokumentach archiwalnych nie znajdziemy. Czyli prowadziliśmy również postępowanie w tym elemencie. Tutaj zakładaliśmy, że być może nasze służby PRL-owskie brały w tym udział również, dlatego że według rozdzielnika dokumenty Stasi trafiały również na Węgry, do Czech i do Polski, gdzie tam informowano czy sygnalizowano różne wątki tej sprawy. No ale jak gdyby w tym kontekście te nasze powiedzmy wyjściowe podejrzenia się nie potwierdziły, nie znaleźliśmy śladów takich działań ze strony polskich służb specjalnych, PRL-owskich służb specjalnych, które szyby w kierunku popełnienia przestępstwa. No i wreszcie na koniec chciałbym powiedzieć, że w tym wątku nam się wreszcie pojawia taki twardy sposób wątek sowiecki, to znaczy z dokumentów pozyskanych z Bułgarii wynika, że operacja Erozja 81 to jest operacja dezinformacyjna uruchomiona w czerwcu 81 roku. Ja zwracam uwagę na tą datę. Czerwiec 81 roku, czyli miesiąc po zamachu, kiedy nikt na świecie w ogóle nie miał żadnych podejrzeń co do komunistycznych służb specjalnych. Z inspiracji sowieckiej, co jest expressis verbis napisane w dokumencie, z inspiracji sowieckiej jest uruchomiona operacja Erozja, w której elementem jest właśnie ten list, gdzie Aksza miał niby dziękować za pomoc Turkeszowi. Więc konkludując jakby na to pytanie, które padło na początku, powiem tak, nie ulega wątpliwości dla mnie, że zamach na papierze na poziomie wykonawczym, na poziomie operacyjnym był wykonany siłami tureckiego świata przestępczego i siłami bułgarskiego wywiadu. I to jest jakby pierwsza konkluzja. A druga konkluzja jest taka, że służby komunistyczne, służby specjalne państw komunistycznych, w szczególności służby wschodnio-niemieckie, bułgarskie i rosyjskie, podejmowały liczne działania dezinformacyjne, również działania przestępcze w celu doprowadzenia do uniewinnienia Bułgarów w czasie procesu rzymskiego. I te ich działania się okazały działaniami skutecznymi. No i to z mojej strony w tej chwili wszystko. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że panu prokuratorowi nie wypada, czy wręcz nie wolno pójść o krok dalej niż materiał dowodowy zebrany w śledztwie. Natomiast chciałem zapytać pana doktora Andrzeja Grajewskiego. Czy historykowi wolno? Czy historykowi wolno na tej samej podstawie przynajmniej wysnuć pewną hipotezę co do faktycznych mocodawców zamachu? Czy w świetle tego, co ustalił pan prokurator, w świetle innych być może źródeł, możemy posunąć się przynajmniej w pewnych hipotezach, ale udokumentowanych czy uargumentowanych o krok dalej, żeby pokazać rzeczywistych mocodawców? Historykowi wolno, jeżeli ma odpowiednie dokumenty i dowody. W przeciwnym wypadku to jest pisarzem może bardzo atrakcyjnym z political fiction. Mamy takich mnóstwo i różne sensacyjne tezy wypisuje.
tylko że profesjonalny historyk się pyta, no ale gdzie jest dowód na to? Więc trzymałem się ściśle, że tak powiem, konwencji mojego warsztatu i starałem się każdą tezę jednak obudować dokumentami. Zacznę pierw od spuentowania tego wystąpienia pana prokuratora Skwary na to pytanie, co nowego zostało tutaj wniesione i jego konkluzją, która mówi o szeregu rzeczach, które zostały wniesione jako nowe. Otóż moja teza jest taka, że gdyby w czasie procesu rzymskiego prokuratura miała te obydwa tomy w ręku, znaczy aparat włoski miał obydwa te tomy w ręku, Antonow nie wyszedłby z tej sali uniewinniony. Nie miałby prawa wyjść uniewinniony, ponieważ dokumenty, które zebrał pan prokurator Skwara, nie tylko w nowym świetle, ale jakby w nowej kategorii dowodów i zarzutów go stawiają. Żaden demokratyczny sąd nie mógłby Antonowa, pozostałych nas, którzy razem z nim byli skazani, uniewinnić. Więc to jest ta nowa jakość w moim przekonaniu, jeżeli już tak wprowadzać rzecz do konkretu. Ja celowo mam tutaj te dwie książki, ponieważ dzisiaj mówimy o premierze tej, ale nie byłoby tej bez tej. Poza tym tych książek się nie da czytać bez odwołania się do niej, ponieważ wyjaśnienia Ali Adży są jednak fundamentem, wokół którego żeśmy prokuratorzy, pan prokurator według swojego warsztatu, ja według swojego, żeśmy się ciągle obracali. A więc jest to wyjaśnienie, które daje, to jest podstawowa baza, na podstawie której pracowały włoski wymiar sprawiedliwości i myśmy pracowali. Dlatego ta pierwsza publikacja jest równie ważna, gdyż to, co zawieramy w tej, to jest jakby krok dalej, ponieważ ta się ogranicza, to jest egzemplifikacja jednego tylko źródła, niezwykle obszernego i ważnego. Notabene wcześniej poza IPN-em nikt tego nie wydał. Także to jest też jedyna tego rodzaju publikacja, która jest powszechnie dostępna. Natomiast ta obejmuje również te wszystkie inne dodatkowe źródła, o których już mówił pan prokurator. Jeszcze korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć o tym, że tej książki by nie było bez wielkiej pomocy moich kolegów z redakcji. Tempo było wariackie, czasu brakowało i bez pracy pani redaktor Wiesławy Dąbrowskiej-Macury i naszego mistrza graficznego Iwo Sajdaka oraz pani korektorki Barbary Cień dzisiaj byśmy nie mieli tej pięknej uroczystości, ponieważ no, rzeczywiście finiszowaliśmy w takim tempie, aby dzisiaj mogła się ta uroczystość odbyć, więc im przy tej okazji też bardzo serdecznie dziękuję. Więc mamy te dwa tomy i teraz wracam do pytania zasadniczego. Czy historyk może coś opowiedzieć dalej? No może, po prostu może zwrócić uwagę na szerszy kontekst. Ja staram się to robić, pokazując oczywiście całe emocje, cały spór związany z udziałem Bułgarów nie dotyczył tylko samych Bułgarów, ponieważ jak wiadomo Bułgaria nie miała żadnego powodu, żeby zabijać, organizować zamach na Jana Pawła II. I pytanie o udział bułgarskich służb było pytaniem o udział Sowietów, ponieważ w sposób oczywisty komunistyczna Bułgaria mogła wykonać tylko zlecenie. Nie było żadnej innej logicznej przesłanki, ani merytorycznej, dla którego Bułgarzy mogliby się tak zaangażować, tak z taką siłą w organizowanie tego strasznego przestępstwa. I ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że sam w sobie sprawa zamachu jest skomplikowana. Dość powiedzieć, że odbyły się 5 procesów. Proces IPN-owski, śledztwo IPN-owskie było 6. I oczywiście też nie możemy abstrahować od tego, co włoscy sędziowie zebrali. Oni zachowywali się różnie, częściowo byli zastraszani, częściowo rzucano im kłody pod nogi, ale jednak oni zgromadzili też ogromny materiał dowodowy, więc te dwie pozycje należy widzieć w ciągu materiałów i dokumentów, które przygotowali również Włosi. Także to nie powstało jakby od początku, tylko to jest konsekwencja tych działań, które już były we Włoszech wcześniej prowadzone. Natomiast jest to doprowadzone do najbardziej zwartych konkluzji i prokurator Skwara dysponował takim materiałem źródłowym, jakim nie dysponował żaden z włoskich sędziów śledczych. I to też trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest ten krok do przodu, który myśmy zrobili. Oczywiście ta praca jest ułomna, no bo na pytanie, czy możecie pokazać dokument, w którym zlecono zabicie papieża, powiemy, że nie, że takiego dokumentu żeśmy nie znaleźli. O ile taki dokument w ogóle powstał. Natomiast ja w swej części staram się pokazać logiczne uzasadnienie
dlaczego Związek Sowiecki chciał likwidacji Jana Pawła II. Otóż chciał i stawiam tezę, że jak były dwa powody. Jeden, o którym dużo się w Polsce już mówiło, to jest oczywiście sprawa polska, to jest wielkie poruszenie pontyfikatem Jana Pawła II. To jest oczywiście powstanie Solidarności. I to jest, że tak powiem, George Weigel powiedział, że pontyfikat Jana Pawła II uderzył w dwa czułe punkty tego imperium. To znaczy uderzył w imperium zewnętrzne poprzez bunt w Polsce i uderzył w czuły punkt imperium wewnętrznego, czyli Ukrainę. Otóż stawiam w tej książce tezę, że ukraińska polityka Jana Pawła II, która doprowadziła do radykalnego odrodzenia religijnego, przede wszystkim podziemnego kościoła grecko-katolickiego, była jednym z ważniejszych powodów alarmu, jaki został podniesiony na Kremlu, co udowadniam dokumentami publikowanymi niedawno z archiwum KGB. To są dokumenty, analizy, meldunki oraz sprawozdania szefa ukraińskiego KGB, generała Fedorczuka. One zostały w tamtym roku opublikowane i jakby ich ton jest taki. Musimy coś zrobić z tym papieżem, ponieważ w przeciwnym wypadku jego działania doprowadzą do ożywienia ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Kościół unicki to jest ukraiński nacjonalizm. Ukraiński nacjonalizm to jest bunt Ukrainy. Bunt Ukrainy to jest koniec Związku Sowieckiego. Ja myślę, że w kontekście toczącej się wojny na Ukrainie wiele z tych rzeczy brzmi bardzo podobnie i znajomo. To jest też zastanawiające. To pokazuje, jak ważna jest Ukraina dla Imperium Rosyjskiego, czy jaka była dla Imperium Sowieckiego. Więc ta polityka ukraińska, czy w ogóle ta misja słowiańska, przecież jakby koronne dla tego programu pontyfikatu, a my się koncentrujemy na tych polskich ścieżkach, polskich wątkach pontyfikatu, a przecież to był ogromny słowiański pontyfikat. Pierwsza pielgrzymka do Polski, analizujemy to z kontekstu polskiego, tego poruszenia tych milionów ludzi, jak to potem historycy i dysydenci mówili, Polacy się policzyli. Ale w tym samym czasie liczyli się też ludzie gdzie indziej, na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji. Ogromna liczba niezależnych inicjatyw, które powstają w podziemiu i również w życiu publicznym. Jest taka wymowna statystyka skazanych za tak zwane przestępstwa religijne. Otóż po roku pontyfikatu Jana Pawła II liczba skazanych w Związku Sowieckim za nieprzestrzeganie prawa religijnego rośnie coś o 70 czy 80% w ciągu roku. To znaczy, że ten pontyfikat dodaje ludziom odwagi. Dodaje ludziom odwagi, oni przekraczają te granice sowieckiego prawa wyznaniowego. Tworzą się komitety obrony praw ludzi wierzących. Oczywiście za sprawami religijnymi na tym obszarze idą sprawy narodowe. Litwinów, Ukraińców, Czechów, Słowaków. I to tworzy podglebie buntu, które Andropow, w moim przekonaniu, który był uczulony który widział siłę buntu w 1956 roku, bo był sekretarzem ambasady sowieckiej w Budapeszcie i widział komunistów wiszących na ulicach Budapesztu i to była jego wielka trauma. Widział też 1968 rok w Czechosłowacji. Jego koszmarem było pęknięcie Związku Sowieckiego po dwóch liniach. Linii podziałów narodowych i linii podziałów religijnych. Jan Paweł II krystalizował w swoim pontyfikacie w sposób ewidentny obydwie te siły wybuchowe, tworząc mieszankę, która musiała Związek Sowiecki kiedyś, że tak powiem, doprowadzić do eksplozji. To jest jeden z ważnych wątków tej mojej analizy. Ale chciałbym doprowadzić jeszcze, wrócić do tych materiałów, o których mówił pan prokurator Skwara, jako mówiących o bezpośrednim udziale służb bułgarskich w tym przedsięwzięciu. Otóż jeden z ważniejszych rozdziałów tego mojego opracowania jest rozdział o kluczowej postaci dla pierwszego etapu poruszania się Akczy na terenie Bułgarii, kiedy on przybywa do Sofii, nikomu miasta, w którym jest pierwszy raz w życiu, nie zna języka i w zasadzie by zginął, gdyby nie pojawił się przy nim duch opiekuńczy. To jest Omer Mersan. To jest Turek, mieszkający w Niemczech, robiący szerokie interesy. On mu rezerwuje hotele, on mu daje pieniądze, on go kieruje, on go kontaktuje. Z tych dokumentów, które zdobył pan prokurator Skwara, wynika, że Omer Mersan o wszystkim raportował Bułgarom. O wszystkim. Co więcej, bo w momencie, kiedy został aresztowany Antonow,
to w bułgarskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powstała tak zwana grupa do przypadku Antonowa. Tam wchodzili do niej różni oficerowie operacyjni, między innymi bardzo ważna postać, oficer, który zwerbował kiedyś Antonowa. 4 lata wcześniej on działał na terenie Szwajcarii, na terenie Francji. Wcześniej człowiek bez wykształcenia wielkiego, jakby no, nie spełniający podstawowych kryteriów, żeby robić tak spektakularną karierę, nieprzygotowany, jeżeli nie uwzględnimy, że był agentem wywiadu. Jeżeli to do tego dopełnimy, tego życiorysu, to już wszystko pasuje. Otóż powstaje ta specjalna grupa, która ma śledzić i która też o wielu rzeczach nie wie. Ale kto wie o tym, kogo należy pytać? Wiceminister Spraw Wewnętrznych Bułgarii. I on tej grupie specjalnie podpowiada, a porozmawiajcie z tym, a porozmawiajcie z tym. I okazuje się, że ci rozmówcy w ramach wewnętrznego bułgarskiego śledztwa wiedzą bardzo dużo. Między innymi podpułkownik Nikołajew, który mówi, oczywiście Omer Mersan był moim agentem, który mi wszystko raportował. I pisze wewnętrznie notatce, tak, od samego początku byliśmy w kontakcie, żeśmy o tym wiedzieli. Bułgarzy od początku wiedzieli. Co więcej, człowiek, który jest pierwszym elementem podróży Akczy na plac Świętego Piotra, jest bułgarskim agentem. In extenso to wychodzi z tych dokumentów. To jest równie fundamentalne jak ten numer rejestracyjny, który został znaleziony w przypadku Antonowa. No jest ten wątek sowiecki, który ja uważam, że bardzo ważny, bo pytanie fundamentalne brzmi, no dlaczego to, że Akcza był w Sofii, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale kto mu kazał pojechać do tej Sofii, zwłaszcza, że był ścigany za morderstwo na terenie Turcji. On sam mówi, że dostał polecenie od sowieckiego agenta majora Kuzyczkina, który pracował w Teheranie, w którym on się tam spotykał. W tym pierwszym tomie ja analizuję rzeczywiście niesamowitą zbieżność, ponieważ Kuzyczkin potem uciekł na zachód i wydał wspomnienia, gdzie opisuje szczegóły pracy w Teheranie. Nie mówi w nim oczywiście, że spotkał się z Agdżą, tylko mówi, że pracował na drugim piętrze. A Agdża w swoich wyjaśnieniach mówi tak, że też się z nim spotkałem na drugim piętrze. On, oczywiście tam są pewne nieścisłości, również co do opisu wewnętrznego. Ja nie wiem, czy z czego one się biorą, czy Akcza się wycofuje, przestraszony, celowo dezinformuje, bo takie tropy tutaj również są. W każdym bądź razie sędzia Priore, znaczy to jest jedna rzecz charakterystyczna. W tych wszystkich wyjaśnieniach Akdży występują prawdziwe postacie, które są w historycznych momentach i pod tą samą szerokością geograficzną, o której on mówi. Tam nie ma żadnego Marsjanina. W tym spisku bierze około 100 osób udział na różnych polach z różnym świadomością swojego zaangażowania. Ani jedna z tych osób, o których on nie mówi, to nie jest jakiś Marsjanin, którego tożsamości nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Jeżeli mówi, że jest to Turek taki i taki, to w tym miejscu, w tym czasie jest ten Turek. Jeżeli mówi, że spotkałem się w Bułgarii z tym, a z tym oficerem, to ten oficer był w tym czasie w Bułgarii. Oczywiście na urlopie. Na urlopie z Rzymu przyjechał, był w Sofii, był na urlopie. Nie potwierdzimy, nikt nie zrobił fotografii, że oni się spotykali, prawda? Ale jak mówię, w tych wyjaśnieniach i potem w tych dokumentach zweryfikowanych przez pana prokuratora Skwary nie ma ani jednego Marsjanina. To znaczy nie ma człowieka, o którym by Agdża mówił, a który by nie istniał. Oczywiście można powiedzieć, że jest trudność procesowa, żeby udowodnić, bo ci wszyscy ludzie się wypierają swoich kontaktów z Agdżą, natomiast potwierdzono tak, że w tym miejscu byliśmy, ale z nim nie rozmawialiśmy, z nim się nie spotykaliśmy. Ale jak żeśmy się spotykali, jak już nie ma innych dowodów, bo na przykład podsłuchano ich rozmowy, no to nie wiedzieliśmy, kto to jest. Generalnie mówiliśmy o handlu, albo żeśmy swojego ziomala pomagali mu przetrwać, bo wiadomo, że zła turecka władza go ścigała. To jest najbardziej niewiarygodne, że Agdża w żadnym wypadku nie mówi o rzeczy, którą, o postaci, której nie ma. Te postacie rzeczywiście są. To jest też pytanie, dlaczego włoski sąd nie sprawdził tych przelewów finansowych. On mówi bardzo dokładnie, z jakich banków te pieniądze szły. Nie znalazłem informacji, żeby ktoś spróbował z włoskich sędziów posprawdzać. I to jest kolejny element, który wprowadzam do tego swojego wyjaśnienia. Mianowicie rola Zachodu. Bo tutaj mówimy o komunistycznych służbach. No ale sobie trzeba, jest sprawa, nie ulega żadnej wątpliwości, że do tego, żeby procesy Akdży, włoskie procesy się nie udały, to oprócz działań dezinformacyjnych, o których mówił pan prokurator Skwara, komunistycznych służb specjalnych, jeszcze potrzebne były działania bardzo dwuznaczne włoskich służb specjalnych, których oficerowie zamieszani w aferę upadku loży Piduło
to jest już wątek, którego nie chcę tutaj rozwijać, niezwykle ciekawy, nagle zaczynają składać zupełnie fikcyjne wyjaśnienia. To oni opowiadają w pewnym momencie, że nauczyli Agdżę całej historii o Włoch, o Bułgarach. Potem się z tego wycofali, ponieważ opinia publiczna nie rozumiała, skoro ten Agdża nie mówi prawdy, no to skąd on wiedział o tych Bułgarach, którzy faktycznie funkcjonowali. Dlatego wymyślono teorię, że to Włosi go nauczyli. Co więcej, ważni oficerowie włoscy w pewnym momencie potwierdzili, tak, myśmy go nauczyli. Potem się z tego wycofali, sprawdzono, oni nie mieli z nim kontaktu. Dlaczego Włosi psuli ten proces? I to jest niezwykle ważne pytanie. I na to pytanie sędzia Prodi odpowiada następująco. Wszyscy pamiętali, że pierwsza wojna światowa zaczęła się od jednego strzału w Sarajewie. Nikt nie chciał powtórki. Aby dalszy ciąg splot wydarzeń, jakie były konsekwencją strzałów na placu Świętego Piotra, doprowadziłby co najmniej do powrotu eskalacji zimnej wojny, a być może do gorącej, zwłaszcza że na czele Związku Sowieckiego stał w tym czasie Jurij Andropow, czyli człowiek, który prawdopodobnie zlecił zabicie papieża, a napięcie i tak już było gorące w związku z zastrzeleniem przez Sowietów koreańskiego samolotu, ponieważ w takim kontekście rozpoczyna się proces Siergieja Antonowa i wspólników. Jeżeli nie zobaczymy tego, co się dzieje na Zachodzie, to też nie dostaniemy pełnej prawdy o tym, dlaczego te procesy się nie udały. Konkluzja, myślę, jest taka. Bez otwarcia innych archiwów sowieckich, amerykańskich, izraelskich nie będziemy wiele rzeczy wiedzieli do końca. Ale co nie znaczy, że inni nie wiedzą. Myślę, że w tych dokumentach to jest. No, jeżeli, że tak powiem, włoski sędzia puentuje kwerendy w archiwach KGB następującym wpisem. Premier Andauti zapytał się Gorbaczowa, czy jest coś w waszych archiwach na temat zamachu. Gorbaczow powiedział, że sprawdzi. Po tygodniu mu napisał, że sprawdziłem, nic nie ma. I on to przyjmuje dobrej wiadomości i przekazuje dalej. No więc jakby przy takich konstatacjach to oczywiście będziemy zawsze w próżni. Ale to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ ten Kuzyczkin, który jest na Zachodzie, napisał książkę, i próbowaliśmy go przesłuchać. To znaczy pan prokurator próbował go przesłuchać przez polski wywiad. Była oficjalna prośba, w kancelarii premiera było spotkanie z kierownictwem wywiadu, państwo w nim uczestniczyli i spróbowali zapytać się Brytyjczyków, czy jest możliwość przesłuchania Kuzyczkina. Odpowiedź była taka, że nie ma takiej możliwości. Pytanie dlaczego? Czy być może Kuzyczkin uprzedzał wcześniej, że coś się szykuje? Albo tuż po zamachu nagle się zorientował, że ten człowiek, którego wysłał do Sofii, rzeczywiście, bo on mu nie powiedział, że ty masz jechać do Sofii zabić papieża i tam się dowiesz, jak zabijesz papieża. On mu powiedział tylko, jedź do Sofii, tam dostaniesz zadanie życia. Tu oczywiście wiele tych wątków jest niezrozumiałych. W tej sprawie Jan Paweł II też się wypowiedział, który przecież miał swoje intuicje. Ja rozmawiałem też z kardynałem Dziwiszem, jakby pytając się, dlaczego ten wątek bułgarski nie był tak eksplorowany i że Ojciec Święty o tych Bułgarach tak się z dystansem mówił. No usłyszałem odpowiedź, no wszyscy wiedzieli, że to jest i tak tylko było narzędzie, więc nie było sensu tutaj tego jakoś dodatkowo zaogniać. Natomiast jakby pełna konkluzja tego, co Jan Paweł II myślał na temat zamachu, jest zawarta w następujących słowach. Otóż w swojej książce Pamięć i tożsamość on pisze, że był jedną z ostatnich konwulsji dwudziestowiecznych ideologii przemocy. No to ja myślę, że jeżeli mówię o konwulsji dwudziestowiecznych ideologii przemocy, były dwie ideologie przemocy. Komunizm i nazizm. Nazizm popełnił wiele zbrodni, ale z tym nie miał nic wspólnego. Pozostaje komunizm. Pozostaje komunizm i pozostaje ten aparat zbrodni komunistycznej, o którym w tych książkach staram się mówić, starając się przybliżać jego mechanizmy, świadomi ułomności tej analizy i świadomości tego, że ostatnia kropka nad i no, jeszcze nie została potwierdzona, jeżeli chodzi o ten element zlecenia, bo niewątpliwie takie rozmowy musiały się odbywać, takie rozmowy gdzieś były odnotowywane. Tak skromny ten zapisek przez wiceministra spraw wewnętrznych na tej operacji Erozja, o której mówił pan prokurator Skwara, i on nagle pisze odręcznie na tym dokumencie, towarzysz Żywko został poinformowany. Towarzysz Żywko poinformowany. Pytam się ludzi z polskiej służby, między innymi generała Nowka, czy jest w ogóle praktykowane, żeby o
o pewnych technicznych operacjach dezinformacyjnych, informować kierownictwo państwa, zwłaszcza w takim systemie, mówi nie, to jest absolutnie nadzwyczajnego. Jeżeli ten wiceminister robi taką adnotację, to znaczy po pierwsze sam siebie, i tu jest też analiza generała Nowka właśnie tego fragmentu, to raz, że chce się sam chronić, że komuś przekazywał te informacje, a to świadczy o tym, że sprawa była najwyższej państwowej wagi. Proszę państwa sobie zadać pytanie, dlaczego towarzysz Żywkow, który miał bez przerwy problemy z robotnikami, hutnikami, rolnikami, ponieważ gospodarka Bułgarii ciągle przeżywała kryzysy i stan znajdował się w permanentnym kryzysie, nagle ma być poinformowany o jakiejś operacji dezinformacyjnej, która rozpoczyna się w czerwcu 1981 roku, kiedy nikomu na świecie nie śni się o Bułgarach. No o czym to świadczy? Że ta sprawa jest mu znana. Co więcej, że ta sprawa ma dla niego podstawowy priorytet i że on powinien o tym wiedzieć, że sprawa się udała, bo to jest taka końcowa, pozytywna konkluzja, że udało się. W tej sprawie oprócz twardych dowodów, jeszcze jedna na końcu rzecz, jesteśmy ustawieni w gabinecie pełnym krzywych luster, które wykrzywiają prawdziwy obraz tych wydarzeń. Wydaje mi się, że to opracowanie trochę tych luster pozbijało, trochę tych fałszywych tropów zdemitologizowało, a jednocześnie jak te kolejne lustra pękają, no to pozostają takie gołe, nagie fakty, to znaczy ci, którzy mieli w tym interes, tych, których złapano za rękę, którzy przy tym wszystkim brali udział i ci, którzy potem byli aktywni, aby prawdę o tym wydarzeniu zaciemnić. Spotykamy się dzisiaj w 37. rocznicę pontyfikatu, który, jak sądzę, żaden z pontyfikatów od bardzo dawnego czasu nie zmienił tego świata jak pontyfikat Jana Pawła II. Czyli nie ulega dla mnie wątpliwości, że elementem, dla którego na Kremlu podjęto decyzję o zamordowaniu papieża, to nie były tylko elementy czysto geopolityczne, aczkolwiek one były również istotne. Związek Sowiecki był specyficznym państwem zbudowanym na antyreligii, na naukowym ateizmie. Jan Paweł II, szerząc prawdziwą religię, był ogromnym zagrożeniem samej swej istoty, poza tymi geopolitycznymi kontekstami, o których mówiłem. Więc w tym sensie jego prześladowanie i próba jego zamachu była próbą zlikwidowania świadka wiary. Tak też staram się to opisać. Niezłomnego świadka wiary. A więc była też elementem męczeństwa za wiarę. To nie do końca wybrzmiewa, muszę powiedzieć, w kościelnych opowieściach o Janie Pawle II, że krew przelana na placu świętego Piotra była krwią przelaną za wiarę. Na przykład w tych dokumentach przy okazji beatyfikacji czy kanonizacji praktycznie to w ogóle jest pominięte. I przy beatyfikacji Pawła VI jako relikwie wyniesiono jego podkoszulkę. On został tam nożem przez jakiegoś szaleńca dziabnięty. W ogóle nikt nie widział, że ta rana jest, że doszło do jakiejś rany, ale w końcu potem już wieczorem okazało się, że ten nóż jednak tam drasnął jego skórę i że są plamy krwi na tym podkoszulku. I w czasie procesji, podczas uroczystości beatyfikacyjnej wniesiono ten podkoszulek jako relikwie. Zadałem pytanie, dlaczego na przykład sutanna skrwawiona albo pas, który jest na Jasnej Górze, nie był przedstawiany jako relikwia. Jakby nie chciano to pokazać, że to było męczeństwo za wiarę. A to było ewidentnie męczeństwo za wiarę. I to męczeństwo za wiarę nie dlatego, jak się to próbuje dzisiaj wmawiać, że świat islamu się przeciwko niemu zmobilizował, ponieważ tam wśród tych wszystkich postaci nie ma ani jednego wierzącego muzułmanina. To są tureccy nacjonaliści, cyniczni bandyci, szaleńcy, ale nie ma człowieka wiary muzułmańskiego. Tam absolutnie ten motyw nie występuje. Jeżeli dzisiaj się to mówi, to jest to jedna z tych elementów, tych prowokacji. Jeżeli on był męczennikiem za wiarę, to był męczennikiem za wiarę, ponieważ przeszkadzał bezbożnemu, ateistycznemu komunizmowi, a nie islamowi. I taka jest jedyna prawda o ideowym podłożu tego zamachu. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Grajewskiemu. Proszę państwa, zapraszam do stawiania pytań, bo z całą pewnością nie wszystko tu zostało powiedziane.
powiedziane. Zakładam, że to, co usłyszeliśmy, tak naprawdę otwiera dopiero i budzi naszą ciekawość. Taki też jest przecież cel publikacji tej książki. Jeśli takie pytania pojawiają się już w tej chwili, to bardzo Państwa proszę, tam z lewej strony. Bardzo proszę. Waldemar Kubaczka, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Gliwicach. Ja mam takie pytanie szczegółowe odnośnie tej akcji dezinformacyjnej ze strony służb komunistycznych. Były wymieniane Stasi, KGB i tutaj głównie Bułgarzy. Natomiast pytanie, czy akcja dezinformacyjna, która była przeprowadzona przez polskiego dziennikarza Eugeniusza Guza, była, można powiedzieć, jego jakimś takim spontanicznym działaniem, czy też stała za tym organizacja, konkretnie Polska Służba Bezpieczeństwa, czy wspierała te działania, powiedzmy, dawała je jako zadanie, czy też Eugeniusz Guz po prostu czynił to z jakiegoś tylko wewnętrznego przekonania, z wewnętrznej aspiracji, że warto, żeby tutaj napisać historię na nowo. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie. Tadeusz Nowakowski, były dziennikarz Radia Wolna Europa, kiedyś powiedział, że tylko to się dzieje na świecie, o czym piszą w gazecie. No w tej chwili tylko co się dzieje na świecie, co się pojawia w smartfonie, szczególnie jeśli chodzi o moją generację. Pytanie, czy to, co tutaj, to gigantyczne dzieło, które tutaj zostało dokonane przez Państwa, jak sprawić, żeby to trafiło pod strzechy? Jak sprawić, żeby to trafiło do szkół, do nauczycieli historii, WOS-u? Żeby po prostu to, co Państwo stworzyli, to zostało się jakimś dobrym powszechnym. Pytanie, czy IPN będzie próbował podejmować jakieś działanie upowszechniające, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, działania wobec przede wszystkim szkół i wobec młodzieży. To tyle. Pani prokurator uznała, że drugie pytanie jest do mnie. Proszę Państwa, to jest odpowiedź na pytanie ciśnie się oczywista, że tak, że to powinno oczywiście trafić pod przysłowiowe strzechy. Tym bardziej liczymy tu na wszystkich, którzy tą książkę przeczytają i opowiedzą innym. Niestety ten temat samego zamachu, ani w ogóle, jak Państwo być może wiedzą, cała najnowsza historia, w tym również historia Polski, została w programach nauczania, w tak zwanej podstawie programowej nauczania historii, zepchnięta zupełnie na margines. To jest nieistotny przedmiot, a nawet wprost w dokumencie mówi się o edukacji historycznej jako o przedmiocie pomocniczym. My oczywiście nie traktujemy sprawy jako zamkniętej. Wydanie książki, proszę bardzo, zrobiliśmy, wydrukowaliśmy, nasze zadanie się kończy, więc odpowiem, że oczywiście nie kończymy na tym i nie uważamy, żebyśmy zrobili wszystko, co w tej materii należało zrobić. Natomiast jest pytanie o to, jak przełożyć treść tej książki na dydaktykę, ale to jest naprawdę na dłuższą dyskusję, zresztą dotyczącą nie tylko takiego faktu ważnego przecież, jak zamach na Jana Pawła II. A na pierwsze pytanie, jak rozumiem, pan prokurator Michał Skwara odpowie. Znaczy, osoba pana Guza jest oczywiście mi znana. Powiem tak. Prokurator nie ściga za dezinformację. Jeżeli ja mówię o dezinformacji, to mówię, znaczy to ja państwa informuję, że dezinformacja miała miejsce, ale nie ścigam nikogo za dezinformację, ponieważ dezinformacja nie jest przestępstwem. W cudzysłowie mogę powiedzieć, że ścigam za groźby, które padły, i ścigam za fałszowanie dokumentów, które były elementami dezinformacji. Bo jeżeli dezinformacja jest jednocześnie przestępstwem, to wtedy jest ścigana, a jeżeli jest po prostu propagandą, to jest propagandą, no i tyle. I to jest, to musiałem zaznaczyć, jak gdyby odpowiadając na pana pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o pana Guza, to myśmy go wezwali na przesłuchanie do Warszawy. On przyszedł i uciekł. Zanim
zanim został przesłuchany. Nie wiem, może w MSW kogoś spotkał albo... W każdym razie najpierw przyszedł, gotowy zaznawać, a później uciekł. Ja nie wyciągałem, mimo że prokurator ma takie narzędzia, żeby doprowadzić przymusowo czy karać pieniężnie za tego typu zachowanie. Uznałem, że człowiek już jest, wiek ma określony i uznałem, że nie będę tego robił. No to jakieś, to też ma jakieś świadectwo. To zresztą jest w aktach, w razie gdyby ktoś wątpił w moje słowa. No i ja traktuję publikację pana Guza jako element dezinformacji, tak. To właściwie tyle. No i pan Guz zresztą miał związki ze służbami, z tego co pamiętam. I to też jest w aktach. No więc nie wiem, co więcej powiedzieć. A publikacja jedyna w Polsce to właśnie... A publikacja z Polska to właśnie z Guza. No to ja nawet powiem szczerze, że nie przeczytałem tej publikacji w całości, nie dałem rady. Dlatego, że... Wznowienia też nie. Dlatego, że no po prostu ilość... Ale to ty najwyżej powiesz. Jest to publikacja bez przypisów, która mnoży różne teorie i no, nie były dla mnie strawne. Dziękuję. Warto tylko wspomnieć, że w czasie, kiedy prowadziliśmy śledztwo, pojawiały się nowe informacje o dowodach, no to ta książka została wznowiona. Bardzo proszę. Ja mam pytanie o kwestię polskich śladów, raczej o rolę Wydziału 4 SB i Departamentu 1 i o wiarygodność zeznań funkcjonariuszy, których pan przesłuchiwał. Kwestia jest tego typu, na ile udało się naświetlić tą rolę polskiej SB w przygotowywaniu zamachu, na ile się udało, nie wiem, kwestie informacji, które SB Polska przekazywała służbom sowieckim czy też bułgarskim, jak to wygląda od tej strony, czy jesteśmy w stanie to zweryfikować, czy te zeznania są wiarygodne? I wreszcie, skoro zostały opublikowane te materiały, czy być może kiedyś te materiały z przesłuchań tych funkcjonariuszy mogłyby zostać odtajnione, byłoby to doskonałe źródło historyczne dla wszystkich badaczy zajmujących historią Kościoła Katolickiego w PRL. Dziękuję. Bardzo dużo podpytań w pytaniu. Po pierwsze, gdybym ja organizował zamach, no to bym nie zatrudniał Polaków do tego zamachu. To po pierwsze. To jest tego odpowiedź nie wprost na pańskie pytanie. Nie ma żadnych śladów na to, że organizowanie zamachu było wykonywane we współudziale polskich służb cywilnych, czy wojskowych, czy antykościelnych, czy jakichkolwiek. Tego śladu po prostu nie ma, no i jakby tyle, ja nie mogę nic więcej tutaj powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Departamentu 4, czy Departamentu 1, to powiem tak. No, Karol Wojtyła, o czym ja w umorzeniu piszę w jednym miejscu, był poddany inwigilancji permanentnej, tak jak i zresztą księża Kościoła Katolickiego w Polsce, czyli wszyscy, zawsze i wszędzie. No i generalnie ta inwigilacja Karola Wojtyły była jeszcze o tyle pogłębiona, że on jako papież no, był w kręgu zainteresowania rezydentury rzymskiej, wywiadu cywilnego przede wszystkim. Ja też o tym piszę w umorzeniu, że oczywiście informacje na temat papieża pozyskiwane przez polskie służby oczywiście mogły trafiać czy trafiały za granicę. Natomiast takiego intencjonalnego działania funkcjonariuszy polskich służb, którzy byli wprowadzeni w kwestię, że tu się szykuje zabójstwo, to nie dostrzegłem tego typu śladów. Może nawet któryś się wystraszył, jak się zobaczył, co się dzieje, no bo jakby czym innym jest rutynowe przekazywanie informacji przez wywiady, a czym innym jest organizowanie tego typu przedsięwzięcia. Pan doktor Grajewski słusznie powiedział, pan doktor Grajewski powiedział o 100 osobach. Ja powiem, że nie wiem, czy 100, ale wiele, wiele osób, duże pieniądze i ogromne środki, nakłady itd. itd. Więc jeżeli potraktujemy zamach papieża jako wielkie przedsięwzięcie organizacyjno-finansowe, to w tym przedsięwzięciu, które jest nakierowane na ten cel, ja polskich śladów nie znajduję. Mimo zbadania dużej ilości materiału, natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność zeznań funkcjonariuszy, różnych funkcjonariuszy, różnych służb pytali mnie o różne rzeczy. Nie potrafię wyprowadzić żadnego takiego wniosku o charakterze ogólnym. Natomiast co do protokołów, które są w dalszym ciągu tajne, one pozostaną tajne, więc tutaj nie ma mowy o publikacji. Natomiast powiem tak, wszystko to, co było dla tej sprawy istotne, dlatego że to śledztwo miało również taki wymiar. Dobrze, nie robiliśmy tego po to, żeby tam coś schować do szafy, tylko robiliśmy to po to, żeby odkłamać rzeczywistość, bo to jest jedna z tych rzeczy. Więc proszę wierzyć, że wszystkie te rzeczy istotne, które ten obraz budują, zostały upublicznione, między innymi przez to, że zostało postanowienie o umorzeniu, które ma 230 stron, opublikowane, a w tym postanowieniu ja zawarłem wszystkie te istotne informacje, które są ważne dla oceny tego, co się stało.
Chcę powiedzieć, że nie wszystkie protokoły przesłuchań funkcjonariuszy byłych służb są tajne. Część z nich jest tajna i nawet jeśli są tajne, to zapewniam Państwa, że nie wszystkie z tych tajnych protokołów, które muszą być no, ze względu na procedury dotyczące tajności dalej niejawne, nie zawierają niczego, co mogłoby naprawdę rzucać nowe światło. Bo tak jak kolega wspomniał, no, te zeznania są różne. One czasem są nijakie. Funkcjonariusze Departamentu Pierwszego są zazwyczaj bardzo szczelni. No, nie były porywające te przesłuchania. Chciałam nawiązać do poruszonego tutaj wątku. On bardzo krótko się pojawia, mianowicie chodzi o te dowody w śledztwie, które nie zostały zgromadzone w procesie włoskim. Dokumentacja finansowa, bowiem świat przestępczy mimo wszystko jednak podlega kontroli mniejszej bądź większej służb świata zachodniego. My w tej chwili już przynależymy do Interpolu, natomiast Interpol działał wtedy, kiedy żeśmy no, nie przynależeli w okresie perelowskim. I teraz powstaje pytanie, na ile służby zachodnie posiadały informacje, ale pozostawały w jakimś uśpieniu. Czy panu prokuratorowi gdzieś to wybrzmiało w trakcie, no, poza brakiem dokumentów, prawda? Ale może bardziej pytanie jest to skierowane do pana doktora Andrzeja Grajewskiego, bo materiał dowodowy jest ograniczony w tej kwestii. Tylko chcę zauważyć, że jak pani słusznie podniosła, to my pracujemy na materiale dostępnym. Jeżeli czegoś nie mamy, to nie jesteśmy w stanie tego wymyślić. Natomiast tu pan Andrzej odniósł się do służb zachodnich i, no i to są jego konstatacje. Więc ja powiem tylko na jednym przykładzie właśnie Kuzyczkina i że pan prokurator Skwara próbował go przesłuchać. Ja byłem przekonany, że to była pierwsza próba. Tymczasem z dokumentów Komisji Mitrochina, z przesłuchania chyba sędziego Martelli wynika, on mówi, że oni go też próbowali przesłuchać w 1983 roku i nie otrzymali zgody. Nie otrzymali zgody. W tym kontekście sędzia Priore mówi w ten sposób, no ten akcja z tym Kuzyczkiem coś kombinował, to nie są takie twarde dowody, ale na końcu mówi coś takiego. Ale swoją drogą, skąd on wiedział, że w Teheranie jako drugi sekretarz pracuje oficer o nazwisku Nikołaj Kuzyczkin, jako attaché. Skąd on to wiedział? On potem próbował to wyjaśnić w śledztwie, że dowiedział się z gazet. Tylko ja to sprawdziłem. Kuzyczkin uciekł na zachód pod koniec 1981 roku. Agcza mógł mieć dostęp do gazet włoskich, a on nie znał wtedy jeszcze włoskiego, więc na pewno. Poza tym nie sądzę, żeby to była jakaś wielka historia, tylko jakaś drobna zmianka, więc to jest nieprawda, że on się dowiedział. I sędziowie włoscy chcieli przesłuchać Kuzyczkina, nie dostali na to zgody. Co więcej, sędziowie i Imposimato, i Martella, i Priore mówią, że bez przerwy im włoskie służby psuły to śledztwo. Że jeżeli na każdy ich ruch był kontrruch, to przecież w końcu w ramach włoskich służb wymyślono całą tą prowokację o tym, nagle zgłasza się generał Santovicio, zdymisjonowany generał Sismi, wywiadu wojskowego, który odgrywał kluczową rolę, był opanowany przez... To jest w ogóle, proszę Państwa, w ogóle staram się to podkreślić jakoś, że tydzień po zamachu zostaje ujawniona we włoskiej rzecz bezprecedensowa, zostaje ujawniona lista blisko kilkuset nazwisk przynależących do włoskiej loży Piduo. Trzęsienie ziemi, upada rząd, wszyscy szefowie służb są zdymisjonowani. Tydzień po zamachu na papieża. Jak służby działają, skoro całe kierownictwo jest w stanie dymisji? Nikt nie jest w stanie podejmować żadnej decyzji. I teraz warto sobie zadać pytanie, czy ujawnienie skandalu z lożą Piduo nie było elementem też dezinformacji, nie było elementem mającym sparaliżować to śledztwo. Upadek tej loży powoduje, że sprawa zamachu Jana Pawła II w ogóle spada z włoskich gazet, z pierwszych tytułów. Jest to innego ważne, prawda?
A to jest bardzo istotny element, który do tej pory w naszych rozważaniach nie był brany pod uwagę. Ja tu oczywiście nie mam żadnych... Tam są jakieś potem insynuacje, które wskazują, że również w środowisku włoskiej loży były jakieś sowieckie wtyki. Nie do zweryfikowania. Natomiast to, co jest do zweryfikowania, to to, że Włosi mówią, że im bez przerwy paraliżowano. Czy na przykład w momencie, kiedy zostaje aresztowany Antonow, to dostaje sygnał od premiera włoskiego, posunęliście się o krok za daleko. I on o tym potem mówi. Posunęliście się o krok za daleko. No i to jest to, co w końcu mówi Priore. No, nikt nie chciał, o tym Sarajewie, prawda, że wojna zaczęła się od strzału w Sarajewie, nikt nie chciał z tej powtórki. Nikt nie był zainteresowany, żeby tę sprawę do końca wyjaśnić. Również Stolica Apostolska nie była zainteresowana. Również wydaje mi się, że Jan Paweł II, który miał wewnątrz swoją prawdę na ten temat, który przede wszystkim interpretował ją w kategoriach mistycznych. To są te słowa, które zresztą dajemy jako motto dla tych książek. Jedna ręka strzelała, druga prowadziła tą kulę. On odkrywa w ogóle, że zamach wpisuje się w tajemnicę fatimską. Następnego roku jedzie do Fatimy, gdzie pytanie o włoskie śledztwo. No to jest właśnie, pani mnie doprowadziła do tej kuli, która jest dzisiaj w Fatimie, prawda? No włoscy śledcy tej kuli nigdy nie widzieli. Nie zbadali tej kuli. Ona jest w Fatimie, ona nigdy przez włoskich sędziów nie była. Dwa miesiące temu próbowałem wreszcie sprawdzić, co z tą kulą się stało. No wziął generał Cybi, schował do kieszeni i poszedł do żandarmerii i złożył ją w sejfie własnej żandarmerii, no po zamachu. Bo kula przestrzeliła papieża, ale jakie to są konsekwencje? Powstaje raport na temat ran zadanych papieżowi, który wychodzi z założenia, że były dwie kule. W ogóle nie bierze pod uwagę kulę, którą Cybi schował do kieszeni. Więc były trzy kule. Oni wyznaczają, że były dwie kule. No, tylko że pytanie, jak dwie kule mogły spowodować pięć ran? No ale włoscy sędziowie nad tym przechodzą do porządku dziennego. Jedna lawirowała, kręciła po papieżu, druga uderzyła, bach, odbiła się, trafiła w to inne. No, to nie ma co tu wiele filozofować. Pytanie, prosta sprawa, o kule, które na bezpieczeństwo... Czy państwo wiecie, bo mamy akurat raport Stasi, w ciągu, jak już rozpoczęły się te operacje dezinformacyjne, z niemiecką precyzją zaczęli badać. Jak to Włosi badali? Powstaje raport kapitana, nie wiem, Sydowa. I skąd oni to wiedzą, to jest też inna sprawa. Nie wiem, skąd oni to wiedzą. Ale mówi tak, nie pomierzyli śladów, nie zabezpieczyli. Pierwsze ekipy śledcze pojawiły się kilka godzin po tym. No, pytam się kardynała Dziwisza, czy ten Cybin jakoś ukrywał tą kulę? Mówi, no nie, no, bo przecież w kontaktach był oficer operacyjny, który wiedział, włoski, który miał z nim bezpośredni kontakt. No i chwała Bogu, że ta kula została zabezpieczona, ponieważ prawdopodobnie jednej w ogóle nie znaleziono. Bo włoska policja znalazła jedną kulę, a drugą powiedziała, że gdzieś zniknęła. Tą kulę, która jest w Fatimie, nigdy nie zbadała. No i to jest pytanie na to, jak działają włoskie służby. Jeżeli można, ja uzupełnię. Znaczy, na pani pytanie o to, co robiły zachodnie instytucje powołane do tego, do prowadzenia tego typu działań, czy na poziomie śledztwa, czy na poziomie wywiadu, to ja powiem tak, było to połączenie odwracania głowy z niefrasobliwością. I podam parę przykładów. Pierwszy przykład jest taki, pierwszy raz, kiedy Akcza wyjaśnia na temat Kuzyczkina, pierwszy protokół przesłuchania go przez sędziego Martelle, nagle Akcza wyjaśnia, że miał kontakt z oficerem rezydentury teherańskiej KGB i Martella przerywa przesłuchanie i idzie na obiad. A potem przesłuchanie następne jest dopiero za dwa tygodnie, panie doktorze? Tak. Za dwa tygodnie. Proszę, nie kontynuuję tego wątku, czyli tak by w ogóle ten temat został protokołowany, ale to jest tak nieważne, że nie należy tego w ogóle... Z tej próby przesłuchania, która była... Przy czym Akcja sam z tym wychodzi, a brak reakcji. Druga rzecz, która zasługuje na uwagę, to na przykład jest Francuzi aresztują w latach 90., to bodajże był 90., czy daty już tej się nie pamiętam, ale w każdym razie aresztują Orala Celika, to jest drugiego strzelającego na placu Świętego Piotra, pod fałszywym nazwiskiem Atesa Bedri we Francji i Włosi szybko się orientują, że Celik jest w rękach francuskich, informują o tym Francuzów i nie mogą go przesłuchać przez 4 lata. Dokładnie 3 lata i 7 czy 9 miesięcy. Potem nawet sędzia pokusił się o taką konkluzję w swoim postanowieniu, że Francja
pozwoliła sobie na to, żeby utracić prestiż w swoim zachowaniu. Więc ja się pytam, dlaczego Celik nie był wydany w stronie włoskiej przez 4 lata? Jest też ciekawa bardzo historia, tak, Arslan Samet. Arslan Samet to jest ten sam, to jest członek takiej grupy, znaczy w ogóle jeden z tych Turków, jeden z tych bandytów, prawda, pogranicza turecko-bułgarskiego. Jego w 1985 roku aresztuje policja w Holandii. On ma przy sobie pistolet Browning 9 mm z tej samej partii, tam są numery seryjne podobne, gdzie pistolet był użyty w zamachu przez Akcze, tam parę numerów dalej. I to tam odtworzone zostało, jak ten pistolet to jest. Jest pistolet z tej samej partii, którą nabył Ocelik w Wiedniu, jest zabezpieczony przez Holendrów, po czym oni go niszczą w czasie ćwiczeń policji holenderskiej. I taki zresztą jest. To są rzeczy właściwie, które trudno skomentować, ale jest ich trochę i to jest odpowiedź, myślę, w jakimś sensie na Pani pytanie. A jeszcze tylko chcę powiedzieć, że to się działo teraz, jak prowadziliśmy śledztwo. Nasza pomoc prawna do Holandii bez odzewu, negatywnie załatwiona. To samo z Turcją. Negatywnie traktowane nasze wnioski o pomoc prawną. W ogóle brak współpracy w ramach tego śledztwa. Dla nich to stwierdzili, że nic nie mają do przekazania nam. To czy kluczowy moment dla jakby zmiany postawy Ali Agdży, to znaczy moment, w którym on jest przesłuchiwany przez włoskich śledczych. Dzisiaj już nie ulega wątpliwości, że przepraszam, przez bułgarskich śledczych. Bo Bułgarzy się w pewnym momencie sprytnie podłączyli do włoskiego śledztwa. Im chodziło o to, żeby dotrzeć do Agdży. I chodziło im o to, że on nielegalnie przekroczył granicę Bułgarii. To był formalny pretekst tego przesłuchania. I normalnie te przesłuchania Jordankowa i Petkowa odbywają się razem z sędzią Martelą. Aż pewnego pięknego dnia sędzia Martela jest zmęczony długim przesłuchiwaniem i mówi do sędziego Ormankowa: idziemy na kawę. Oni idą na kawę, zostają tego drugiego Bułgara. Znaczy, jak wiadomo, że był to pułkownik bezpieki Petkow, Stefan, dwojga imion. I co Agdża zeznaje? Że tenże Petkow nagle zaczął, jak zostali sam na sam, zaczął mówić po turecku, z nim rozmawiać. Mówi: ty taki owaki, po prostu zginiesz jak Emanuele Orlandi. Widzisz, nawet tutaj żeśmy ciebie dorwali. Nie uciekniesz przed nami i zginiesz nie tylko ty. I tutaj wymienia całą jego rodzinę do czwartego pokolenia. I to jest najbardziej wstrząsnęło z nim. Po czym wychodzi, prawda? Wraca sędzia Martela zrelaksowany po tej kawie z Ormankowym i traktują przesłuchanie. Potem Agdża pisze list, że był szantażowany i to jest punkt zwrotny. To jest punkt zwrotny w całej tej historii, ponieważ od tego momentu Agdża zaczyna się wycofywać, kluczyć i tak dalej. No skoro go tutaj dorwali, no to rzeczywiście przestaje wierzyć włoskiemu aparatowi sprawiedliwości. Prokurator Skwara znalazł Markowa Petkowa, no i zaocznie go przesłuchał. No i co on zeznaje? A rzeczywiście tak, że zna turecki i że był sam na sam z Agdżą, ale broń Boże go nie straszył. No i do tego, i to jest właśnie ten etap, do którego możemy się posunąć, prawda? Ustalamy, to co mówiłem, w tych historiach Agdży nie ma Marsjanina. Jeżeli mówi, że był bułgarski śledczy, który go straszył, przestraszył i który mówi po turecku, to jest ten bułgarski śledczy, był z nim sam na sam, zna turecki, tylko mówi, że nie straszył. I to jest ta granica, do której żeśmy, że tak powiem, wspólnie tą naszą analizę doprowadzili. Natomiast oczywiście nie, zawsze jeżeli słowo przeciwko słowu, no to z tego już nie wybrniemy. Inna sprawa w czasie procesu. Oczywiście procesy włoskie nigdy nie szukały, to wszyscy włoscy sędziowie mówili wprost, nie szukali zleceniodawcy. To było tylko na bezpośrednich wykonawcach i oni to podkreślali i zresztą byli konsekwentni, bo w pewnym momencie Agdża mówi na sali sądowej o tym, znaczy jest, wracałem do jego wątku z przesłuchań, że spotkał się z człowiekiem z ambasady, był sowieckim dyplomatą w Sofii i tam z nim pewne rzeczy ustalał. No i on go nazywa Malenkowem. Sędzia mówi, czy w ogóle taka postać istnieje. Agdża mówi, no to dajcie mi zdjęcia sowieckich dyplomatów, którzy w tym czasie pracowali w Sofii, to ja go wam wskażę. No i przewodniczący składu sędziowskiego mówi: panie Agdża, to nie ma nic do sprawy, przechodzimy do następnej kwestii. No to są fakty, które tam mają miejsce.
A ja bym ten maleńko mnie dało spokoju. Poprosiłem ministra Sikorskiego, żeby spróbował wydobyć z Bułgarii akta, tak zwaną książeczkę z akredytowanymi dyplomatami, który to jest taka rutynowa dokument, który się sporządza na okoliczność tego, no to jest spis korpusu dyplomatycznego. No i odpowiedź Sofii była taka, że Bułgarzy mi powiedzieli, że takiej książeczki nie ma z tego roku. Ambasador napisał, że jest to rzecz po prostu niezwykła. On się w swojej karierze dyplomatycznej nie spotkał, ale że nie ma książeczki z tego roku. Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że całe szczęście, że Włosi nie prowadzili śledztwa w sprawie zleceniodawców, bo zgodnie z układem Schengen my byśmy nie mogli go prowadzić. A tak mogliśmy poprowadzić nasze śledztwo i dojść do takich ustaleń pogłębionych przez pana Andrzeja, które pozwalają nam odpowiedzieć na to kluczowe pytanie, kto stał za zamachem. Tak, a wracam do tego, co zostało powiedziane, bowiem proszę tutaj o jakieś takie wyjaśnienie. Ja nie wiem, w jakim zakresie, bo państwo działając jako komisja ścigania zbrodni, jako prokuratorzy, macie pewien też ograniczony zakres dostępu do dokumentów, to jest oczywiste, ale ograniczony w tym zakresie, że poprzez, tak jak pani wspomniała, pani prokurator, o pomoc prawną, nie chodzi na arenie tej międzynarodowej. Jak w takim razie, czy w ogóle państwo włączali w trakcie prowadzenia śledztwa właśnie zwrócenie się o te materiały, które pozostają w archiwach Interpolu? Znaczy nigdy żeśmy nie zwracali się o materiały z tych archiwów, bo czego mielibyśmy dowodzić w oparciu o te materiały? Myślę, że to, co pozyskaliśmy z Włoch, z Bułgarii, z Niemiec, w Pradze, w archiwum, żeśmy coś też znaleźli, wystarcza na postawienie takiej tezy. Nasze ograniczenia wynikają z przedmiotu śledztwa, który zakreśliliśmy sobie we wszczęciu. I w przeciwieństwie do historyków nie poszukujemy wszystkiego i wszędzie. My musimy mieć jakiś konkret. Wiedzieliśmy, że Bułgarzy prowadzili sprawę Antonowa i to było w naszym zainteresowaniu. Poprosiliśmy o to. Zresztą Bułgarzy właściwie pozornie z nami pracowali bardzo chętnie. Przedstawili nam spis dokumentów, które w ramach tej sprawy Antonowa są. Prokurator Skwara prawie że się bułgarskiego nauczył z panią tłumacz, bo ustalił, które dokumenty są mu potrzebne. Przysłali nam te dokumenty. Ja bym chciała, Michał, żebyś ty koniecznie powiedział, jakie mamy podejrzenia na temat, jak znalazła się ta kluczowa informacja o Krumie w aktach, bo no, generalnie te materiały, które nam przesłali Bułgarzy, były filtrowane, a to właściwie kładzie dotychczas ustaloną koncepcję i to, że Bułgarzy do dzisiaj mówią, że nie mieli nic wspólnego z zamachem, no na lodzie, więc Michał może powiedz, jak to było z tym dokumentem. Dobrze, powiem, ale najpierw muszę powiedzieć coś innego, jak zwykle. Jak Bułgarzy z nami współpracowali, to jakie mieli intencje, to wynika z takiej innej sytuacji. Ja wspomniałem w tym swoim wystąpieniu o tak zwanym wyjeździe ewakuacyjnym. Tam najogólniej chodziło o to, że do atasza wojskowego ambasady polskiej w Rzymie przyszedł atasza wojskowy ambasady bułgarskiej w Rzymie, czyli Iwan Koczowski, i poprosił o bony czy talony na benzynę. Bony talony na benzynę były w obrocie, takim jakby to taki środek płatniczy, quasi pieniądz, można powiedzieć, korpus dyplomatyczny dostawał po to, żeby tankować bez podatku VAT. Tam potem wynikało, nie będę w to wchodził, bo znowu musiałbym dużo mówić, w każdym razie, że wszystkie bony zabrali ci uciekający z ambasady, no i on został biedny bez bonów. No i przyszedł do tego polskiego odpowiednika po te bony. Ja ustaliłem imię, nazwisko tego, oczywiście nie tylko imię, nazwisko, bo to było podane w protokole przesłania polskiego atasze, ale ustaliłem jego dane osobowe. Najpierw te dane były niepełne, potem były pełne. No i w każdym razie wysłałem do Bułgarii pytanie o tego człowieka, gdzie on mieszka i tak dalej, żeby go przesłuchać. Odpowiedzieli mi, że nie ma go w systemie PESEL bułgarskim. No więc to jest odpowiedź na pytanie, jakie były intencje bułgarskie. Jak no, nie ma go w PESEL, znaczy nie istnieje. No. Natomiast dokumenty, które myśmy dostali, no to przesyłali nam zgodnie z naszymi wnioskami, ale ten kluczowy dokument, o którym wspomniałem, który podaje numer rejestracyjny i pseudonim Antonowa, to jest załącznik do wykazu. Więc podejrzewamy, że ponieważ załącznik do wykazu, jak ktoś to przeglądał, kto się będzie interesował załącznikiem do wykazu? Nie jest żaden raport, ani jakieś pismo informacyjne, tylko to jest załącznik do wykazu. Jest tam ileś osób i wśród tych osób jest Antonow jako SS Krum, numer rejestracyjny i tak dalej. No i później my to obudowujemy jeszcze innymi dowodami, które utwierdzają nas w przekonaniu, że to jest dokument
bardzo ważne, to są te dokumenty inne, o których wspominałem, które jakby wzmacniają ten przekaz. Jeszcze jest taka słynna konfrontacja Krum, że nie Krum, tylko Antonow, Weliczko, Pejczew, z której wynika, że stryj Antonowa miała na imię Krum i był bardzo prominentnym działaczem Komunistycznej Partii Bułgarskiej. No więc konkludując, myśmy ten dowód dostali niechcący przez przeoczenie. Dlatego, że znaczy ja od początku na to liczyłem, jak prowadziłem to śledztwo, że się ktoś pomyli, a przy badaniach przesiewowych myśmy przeczesali wiele dokumentów. Rafał Michalski, jakbyś wstał. Dowód na świetną współpracę z oddziałem. Rafał Michalski, archiwista Bujaru, który jest jednoosobowym komputerem, specjalistą od szyfrowej jedynki. Dzięki Ci, Rafał. Właśnie takie badania przesiewowe, właśnie dokumentów, które wydają się nieistotne, można wyciągnąć najistotniejsze wnioski. Bo te dokumenty gdzieś ktoś nie dopatrzył, żeby schować, nie dopatrzył, żeby zniszczyć. I gdy się robi tego typu przedsięwzięcia, gdy się próbuje dochodzić do konkluzji, to właśnie trzeba przekopać się przez całe tony papieru, żeby znaleźć taki jeden dokument czy drugi, który gdzieś ktoś przeoczył albo miał zły humor i nie chciało mu się wnikliwie czytać. I tylko tak można do pewnych rzeczy dojść. Bardzo proszę, jeszcze jedno pytanie. Chciałam zapytać o wątek Banku Watykańskiego. Dlaczego Państwo nie drążyli? Jeśli Jan Paweł I umarł na zawał serca, próbując zrobić porządek z Bankiem Watykańskim. Znaczy związek afery z Banku Watykańskiego z zamachem jest taki, że osobą, która rozpętała jedną i drugą sprawę, był włoski, wysoki, prominentny dziennikarz, który był agentem bułgarskiego wywiadu, który na jego zlecenie napisał broszurę sugerującą istnienie islamskiego śladu w tej sprawie. To jest jedyny związek. Luigi Calvallo. I o nim jest również w tej książce. Jeszcze dopytam, bo niedawno, jakiś rok temu, mówił o Polaku, zapomniałam nazwiska, Tupaczewski, czy jakoś takie nazwisko, że ten człowiek jeszcze funkcjonuje gdzieś tam i on był blisko papieża. I to nazwisko tutaj nie padło. Ale Polak, który był blisko papieża, wokół papieża było mnóstwo Polaków. No i co z tego ma wynikać? Że było dużo tego nazwiska i zdziwiło mnie to, że ta sprawa była w TVN-ie. No mnóstwo Polaków funkcjonuje w Watykanie, tylko jaki to ma związek? Może chodzi o tego dyplomatę, Turowskiego, O Turowskiego chodzi? Tak. Turowski przede wszystkim nie był blisko papieża, był jeden z wielu polskich księży w tym czasie, zresztą nie był klerykiem jezuitą. Dostęp do papieża miał taki jak inni, to znaczy w czasie audiencji spotykał się kilka razy z nim. Jak wiadomo, jego misja była misją pod przykryciem, bo w rzeczywistości wyjechał tam jako, znaczy całe jego jezuickie powołanie było udawaniem, prawda? Było elementem jego przykrycia operacyjnego. Turowski miał, że tak powiem, głównie rozpracowywać środowiska włoskie, z tego co on sam o tym opowiada, z dokumentów też tam wiele edycji wynika. Z samym zamachem na pewno nie miał nic wspólnego, a nie ma też żadnych dokumentów, które by świadczyły, że akurat jego dokumenty były w tej sprawie szczególnie jakoś przekazywane. Tu padło pytanie o przepływ informacji między polskimi a sowieckimi służbami. Oczywiście ten przepływ był gigantyczny, ponieważ jeden z pierwszych raportów, jakie opublikowało KGB na ten temat, ja znam tą wersję w niemiecką, został w archiwach Stasi. Na końcu tego raportu, bardzo szczegółowego, określącego sylwetkę Jana Pawła II, jest anotacja, że zamieszczono na podstawie informacji od polskich towarzyszy, bo bodajże taka formuła była używana. Więc ten przepływ wszelakich informacji był, natomiast to było w ten sposób, że po prostu znaczy wywiad pracował, zbiera informacje, zresztą różnej jakości, bo i pan prokurator, ja żeśmy mnóstwo tych dokumentów wywiadu czytali, że tak powiem,
chłopcy się specjalnie nie napocili, tam wielkich sensacji nie ma, albo plotki, albo materiały przepisywane z gazet, jakichś tam wielkich rewelacji w tych dokumentach nie ma, chociaż czasami znajdują się rzeczy istotne. I potem oczywiście te dokumenty, które centrala przekazywała do Moskwy według jakiegoś określonego klucza, także ten przepływ informacji niewątpliwie był. Natomiast jeżeli pani pyta o Turowskiego, to jego związek z zamachem jest żaden. No. Ja chcę tylko jeszcze zwrócić pani uwagę, bo pani opiera się na tym, co publikują media. Intencjonalnie bądź nie, w mediach w czasie, kiedy pojawiały się kolejne informacje o ustaleniach naszego śledztwa i w prasie pojawiały się różne dziwne artykuły. Wołoszański w ogóle jak gdyby nie zauważał, że u nas śledztwo zostało zakończone, wymyślił jakiś karkołomny artykuł o zamachu na papieża. Teść Lisa też jakieś tam powiązania w polityce chyba opublikował też artykuł, gdzie swoją wersję zamachu. W ogóle żaden z tych artykułów i żadna z tych informacji, nawet ta o Turowskim, nie odnosiła się do ustaleń naszego śledztwa, co jest symptomatyczne. To śledztwo, tu jest też odpowiedź dla pana, umorzenie wisi w internecie, całe pełne, oprócz książki. Oprócz byłego funkcjonariusza Departamentu IV, potem I, Kotowskiego, który głównie się udziela na Facebooku i komentuje to, nawet zostaliśmy trochę pochwaleni w jego komentarzach. Nikt nie podjął się próby polemizowania z ustaleniami tego śledztwa i z ustaleniami opisanymi przez doktora Grajskiego w pierwszej książce. Ciągle czekamy. Nie ma odważnych. I nie będzie. Znaczy, ja tylko jeszcze dopowiem krótko, że ta pierwsza książka weszła już jednak do obiegu naukowego, nie tylko w Polsce, również we Włoszech, bardzo poważne prace się ukazały i one się powołują na tą książkę, więc to nie jest tak, że to jest tylko pisane sobie amuzą. Natomiast rzeczywiście te publikacje, zwłaszcza publikacja Wołoszańskiego, no wyjątkowo skandaliczna, muszę powiedzieć, która po prostu idzie jakimś tropem absurdalnym, właśnie Marsjan. Nie, bez żadnego dowodu, bez cienia, że tak powiem, pokazania, na jakiej podstawie on tak twierdzi, prawda? No, konkluzja jest taka, to jest to, co Sowieci mówili. No Amerykanie, podziemna operacja jakiegoś Gladio, czy Bóg wie co, Spartacus krew i piach. No. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tu doktor Grajewski. Tak, ale jeszcze jedna rzecz. Doktor Grajewski zwrócił na to uwagę, jeżeli chodzi o pierwszą książkę. Zamach był w 81 roku, czyli dawno, dawno temu i nikt tego nie zrobił wcześniej. Myśmy to zrobili, jeżeli chodzi o publikację wyjaśni akt 3. Krytyczną. I teraz jest układ taki, no, co by było, gdybyśmy tego śledztwa nie robili? No, gdybyśmy tego śledztwa nie zrobili, no to dezinformatorzy odnieśliby całkowity, stuprocentowy sukces. Włosi tego nie zrobili, na przykład nie publikowali. Myśmy zrobili dokument, znaczy tak, publikacja wyjaśnień ze śledztwa jest precedensem. Jest precedensem. Nie znam takiej publikacji, żeby ktoś z otwartego śledztwa, które jest objęte tajemnicą śledztwa wynikającą z kodeksu postępowania karnego, ktoś robił publikację. To jest precedens. I również precedensem jest publikowanie umorzenia, a już precedensem do kwadratu jest publikowanie umorzenia, do którego odnosi się historyk w komentarzu profesjonalnym. Także my robimy rzeczy, których nikt wcześniej nie zrobił, a robimy to po coś, dlatego że my byliśmy winni to Janowi Pawłu II, żeby odkłamać chociaż w części te kłamstwa, które funkcjonują w Polsce i w świecie. Natomiast co do polemiki z ustaleniami śledztwa, tygodnik nie. Bardzo żałował, że zmarnowałem 8 lat na tą pracę. Chciałem oświadczyć, że to nie był zmarnowany czas. Dziękuję. To w takim razie, czy państwo przygotowują już wersję włoską? Publikację? Nie. Póki co planujemy wyjazd do Włoch. Zawierają streszczenia tłumaczone między innymi na język włoski. Zostaliśmy zaproszeni przez Centrum Dokumentacji Jana Pawła II na promocję książki. I być może, jeżeli wzbudzimy duże zainteresowanie, to będą sami chcieli przetłumaczyć naszą książkę za swoje pieniądze i tam opublikować. Znaczy, ja dodam tak, że recenzja z pierwszej książki przez takiego bardzo zdolnego włoskiego historyka się już ukazała. On poza wieloma profesjonalnymi zaletami ma również to, że zna język polski, Massimiliano Sinifredi, i on rzeczywiście napisał bardzo, bardzo profesjonalną recenzję tej książki. A on jest laureatem takiej w tegorocznym
nagrody za swoją książkę Jan Paweł II, Upadek komunizmu, więc jakby tutaj to się dość szczęśliwie składa, że tego rodzaju historyk potrafił jakby no, również w języku polskim bez tłumaczenia. Wydaje mi się, że to są jednak rzeczy bardzo mocno tkwiące w warstwie dokumentacyjnej. To są przede wszystkim dokumenty. Te moje opracowania, być może na tym, na kanwie tego by należało napisać rzecz, która nie jest obarczona tą potężną warstwą dokumentacyjną, no bo proszę Państwa, przedarcie się przez 400 stron tego, co Adża mówił, a on również często kłamał, i jakby istotą tej książki jest skazanie w przypisach, mówi, a tutaj dwa miesiące temu mówił co innego. Prawda? My nie mówimy, która z wersji jest prawdziwa, tylko mówimy, że kłamał, że kluczył. To było niezwykle skomplikowane, żeby te wszystkie tropy wybadać. Więc ta książka jest naprawdę krytycznym wydaniem tego, tych wyjaśnień. Więc zarówno przedarcie się to, jak i również przez no, ten suchy język prawniczy pana prokuratora Skwary, no nie jest rzeczą prostą, więc stąd była ta idea tych moich uzupełnień. Natomiast być może jest potrzebne jakieś jeszcze jedno zwarte opracowanie. Ja zresztą sądzę, że w Bułgarii są jeszcze materiały interesujące, bo zwrócę Państwu uwagę, że myśmy korzystali z materiału bułgarskiego wywiadu cywilnego. No, a prawdopodobnie był, że był również wywiad wojskowy Rumno w to zaangażowany, co bardzo, bardzo poważne. Tylko że tam zdaje się, że w ogóle chyba oni zniszczyli wszystkie swoje akta i tam niewiele zostało. No, tak naprawdę jest to zadanie, żeby to zrobić tak do końca, zadanie międzynarodowej grupy historyków, którzy wejdą w swoje te archiwa, będą to wszystko sprawdzać. Ja myślę, że na nasze możliwości to zrobiliśmy dużo. Nie wiem, czy wszystko, ale że zrobiliśmy dużo. Natomiast krok dalej to jest to już praca międzynarodowa, ponieważ, no, jak mówię, no, dotykamy jednej z najbardziej czarnego jądra historii XX wieku i nie po to tyle służb, tyle tęgich głów się łowiło nad tym, jak to wszystko zaplątać, żeby było żeby w sposób oczywisty do początku tego nie doprowadzić, żebyśmy tak po prostu w ramach tego śledztwa wszystko od A do Z wyłuszczyli. To tak się po prostu nie da. Są to przybliżenia, są to pytania, są to sugestie, są to twarde dowody, ale też wiele rzeczy tutaj oczywiście brakuje i to z taką mamy z ułomnością i świadomością. Natomiast to, co jest istotne, to jest ostatnia jakby zasadnicza ocena prokuratora Skwary, że zarówno zamach, jak i późniejsze działania dezinformacyjne było rodzajem spisku. I to jest ocena prawna, która wchodzi już do jurysprudencji, jak sądzę, międzynarodowej. To jest ogromny krok naprzód w stosunku do publicystycznej tezy, że był szaleniec, o którym my nic nie wiemy, prawda? Nawet George Weigel, bardzo wnikliwy pisarz, no mówi, no tyle sprzecznych wersji trudno ustalić. W trzech zdaniach to zamyka, prawda? I tak wielu mówi, nie chce się w to przedzierać, mówi, są różne wersje, no kapitulujemy, nie znamy prawdy. My mówimy tak, no do końca prawdy nie wiemy, ale prawdopodobnie było to tak. Bardzo serdecznie dziękuję autorom publikacji, której jako dyrektor oddziału serdecznie gratuluję. Proszę Państwa, podkreślam ten aspekt działalności komisji. Zrobię to jeszcze raz. Otóż nie sprowadza się ona do przesłuchiwania świadków, formułowania aktów oskarżenia i następnie dowodzenia swoich racji przed sądem w taki oto sposób, że kończy się ta sprawa spektakularnym wyrokiem skazującym. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma zadania, powiedziałbym, dalej idąc, wyjaśnić okoliczności w tym konkretnym przypadku zbrodni. Nawet mimo faktu, że mocodawców, czy też jak w tym konkretnie przypadku udziału służb specjalnych, komunistycznych służb specjalnych w sposób pozwalający sformułować akt oskarżenia się nie da. Jednak nie znaczy to, że nie jesteśmy w stanie przybliżyć się do prawdy. I to śledztwo, dzisiejsza publikacja jest tego najlepszym potwierdzeniem. A nie jest to jedyne śledztwo, które było prowadzone, czy też jest prowadzone w katowickiej komisji tego rodzaju, której walor poznawczy daleko wykracza poza sam rygor śledztwa, procesu, wyroku. Bardzo serdecznie dziękuję gościom. A propos tych aktów oskarżenia, co z tego, że został skazany Kiszczak? Ludzie chcieliby go widzieć za kratami. Kara
jest skuteczna, jeżeli jest wymierzona krótko po dokonaniu przestępstwa. Kara wymierzona Kiszczakowi ma charakter symboliczny. O wiele ważniejsze jest uznanie jego winy. I to jest dla nas najcenniejsze. Bardzo dziękuję. Ksiądz Marek Gęczarczyk, bardzo proszę. Czy można dodać taką uwagę do recepcji tych wniosków, tej pracy wykonanej? Może jedna rzecz jest warta, kiedy wydaliśmy wspólnie z IPN-em ten pierwszy tom, to ja się zastanawiałem, no i kto to kupi, prawda? No przecież to jest strasznie trudna lektura, więc maksymalnie minimalny nakład, żeby no to było, bo to jest ważne, ale żeby ktoś to czytał, no to poza jakąś nieliczną grupą, a potem się okazało, że należało zrobić dodruk, więc spotkało się to jednak ze sporym zainteresowaniem i być może ten drugi tom tak samo, więc poza tymi tekstami Wołoszańskiego i innych, którzy gdzieś tam w obłokach bujają intencjonalnie, czy też nie, to już zostawmy na boku, to jest jednak jakaś grupa, która chce tę prawdę bardzo skomplikowaną i trudną poznać. Korzystając też z okazji, cieszę się, że razem z IPN-em mogliśmy i ten pierwszy, i ten drugi tom wydać. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do lektury. Nie da się inaczej. Thank you.